Jestem na wizji, jestem. Cześć, siema mistrzowie. Nie przeciągamy tego. Wracamy do tego. Szybki temat. Wrócił wał korbowy po centrowaniu. Ostatecznie zdecydowałem się to po prostu zlecić. Tym razem przed montażem sobie oczywiście wrzucimy go na kły jakieś tam sobie proste, pozbijam. Ogólnie jeżeli chodzi o ten silnik, to na pewno będzie trzeba tutaj oczyścić, usunąć po prostu resztki tej masy uszczelniającej. On ogólnie nawet nie zdążył zastygnąć, kiedy go złożyłem, bo po prostu okazało się, że jest lipa, no i od razu został rozebrany, no bo kiedy nawet to nie zdążyło zaschnąć, więc właściwie tak ogólnie za dużego syfu tutaj nie ma, ale leży już dosyć długo tutaj gdzieś na warsztacie, po prostu gdzie się kurzy i tak dalej, jak się chodzi, więc trzeba będzie to wszystko jeszcze raz spłukać, trzeba będzie wymienić łożyska tutaj na wale korbowym, no bo wiadomo, były po prostu ściągane, były demontowane. Poza tym jest to, jak widzicie, tutaj też sobie trochę nasmarowałem skrzynię biegów przed montażem, ten olej tu ściekł, no i niestety tutaj jest pozatłuszczane to wszystko, trzeba mnie to odtłuścić, umyć, sprawdzimy wał, jak będzie ok, montujemy i tyle. Jedyną zmianę, jaką tu wprowadzamy do tego silnika, to jest wodzik. Wodzik, który wykonałem sobie z nierdzewki. Ogółem będzie zbyt miękki. Tak później się okazało, że stwierdziłem, że jak już go złożę, no to nie chciałbym go z tego powodu za jakiś czas rozkładać, żeby po prostu uniknąć wytarcia tej blaszki tutaj. Zresztą wiadomo, no to się wydaje, że to wszystko jest twarde, no ale to jednak jakieś siły tutaj działają na tej skrzyni biegów. Stwierdziłem, że wykorzystamy oryginalny wodzik i to jest wodzik, który był przy nim, że tak powiem, przy zakupie. Powycierany, tu już poza tym gdzieś ślady napraw, no ogólnie syf, ale udało mi się znaleźć wodzik, który nie jest wytarty. Tutaj to, co widać, to jest tylko taki ślad powierzchowny, nie jest kombinowany, nie ma luzów, jest prosty przede wszystkim i nie ma luzu, jeżeli chodzi, nie ma luzu, jeżeli go wciśniecie po prostu w koło zębate tutaj, o, zresztą sami zobaczcie, czy no wiadomo, no luz jest, ale tragedii nie ma. Nie będziemy się nad tym rozczulać. W każdym razie chciałem przełożyć sobie na tą moją prowadniczkę tu z tego pręta chromowanego, bo tu widzicie, o, dla porównania tu jest oryginał. Dużo dłuższy z tego względu po prostu na ten gwint, ale my to wykorzystujemy troszkę inaczej i nie będę do tego wracał. Zbiliśmy po prostu ten wodzik, tu ścięliśmy klin, zbiliśmy go. Ogólnie wodzik nie był w złym stanie, ale prowadnica tutaj ta była krzywa, ta ośka, tak więc ona jest już bezużyteczna. Zbiliśmy to, tak samo jak w przypadku tego został zrobiony gwint M5, wykorzystamy sobie wkręt dociskowy. To jest prowadniczka już nawiercona z tej strony, nagwintowana, więc wystarczy tylko wkręcić szpilkę i oczywiście skrócić ją do odpowiedniej długości, no i osadzić ten wodzik drugi. Po prostu będzie szybciej niż przerabiać to jeszcze raz po prostu, no tak będzie lepiej. Montujemy, odmierzamy to, będziemy musieli to wyczyścić, wrzucić tą skrzynię jeszcze raz, sprawdzić, czy nic mi tutaj nie ucieknie, chociaż sobie zmierzymy suwmiarką i tak dalej, żeby utrzymać ten wymiar, który jest na tym dorobionym wodziku, bo pod to już było ustawione, ale wiadomo, trzeba będzie tutaj tak skontrolować, czy przypadkiem gdzieś coś tam nie ucieka, czy coś tam się inaczej nie zachowuje. Ogólnie jeszcze przy okazji składania tego silnika przetestujemy sobie jeszcze jedną metodę składania silnika. Wykorzystamy sobie coś, co będzie nazwane wciągaczem wału, czyli coś, co będzie działało odwrotnie niż rozpychacz, rozpoławiacz. Ogólnie powinno się go udać bez problemu złożyć ciepło-zimno, z tego względu, że w razie gdyby, nie daj Boże, stanęło tutaj gdzieś pół drogi do społowienia, to żeby nie używać żadnych sił, nic tutaj głupiego nie robić, nie młotkować, nie szarpać się z tym, nie naciskać tego karteru. Wykorzystamy sobie po prostu gwint na wale, nakręcimy na niego nakrętkę z przyspawaną szpilką, założymy rurkę taką dopasowaną do średnicy wewnętrznej łożyska, żeby sobie to naszło na wał. No i będziemy po prostu wkręcali nakrętkę na szpilkę, będziemy wał wciągali, tak żeby nie oddziaływać, żeby nie daj Boże go nie odkształcić, a tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę jednak to, że te rometowskie wały są dosyć delikatne. No i dodatkowo ten mój sprawiał jeszcze też jakieś problemy przy centrowaniu. Dobra, moi drodzy widzowie, ja już nie będę wchodził w szczegóły, bo odezamy też ją milion swoich odcinków i nie ma sensu tutaj składać tego, tłumaczyć 100 razy. Tak więc trzymać kciuki mocno, cross your dicks, żeby to wszystko ładnie wyszło, żeby w końcu te telenowele zakończyć. Tak więc czas start, jedziemy.
to stado timelapsów już jest za nami. Wydaje mi się, że mamy sukces. Silniczek jest złożony. Tym razem troszkę inaczej się przygotowałem. Wszystko się kręci leciutko. Bez żadnego problemu. Tak samo skrzynia biegów. Przetestowana już na wszystkich biegach. Wygląda, że jest dobrze. Ostatecznie, tak jak wspominałem, zdecydowałem się dorobić cały nowy wodzik. Gdzie jest ten drugi? Gdzieś już go. Tu jest ten drugi. Drugi w sumie, bo on nie jest oryginalny, tylko drugi. Został dorobiony. Po prostu wykorzystałem oryginalny ten element. Zrobiłem całą tą nową prowadnicę, dokładnie taką samą jak tu. Ciutkę dłuższą, bo tą troszkę przedobrzyłem i troszkę za krótką. Tam o 2-3 mm. I nie wykorzystywało całej tej długości tulejki, która była wstawiana, ta radełkowana. Ale już jest wszystko dobrze. Skrzynia chodzi, starter chodzi. Wał korbowy, no, bezproblemowo się obraca. Ogólnie przygotowałem sobie taki wciągacz, o którym wam mówiłem na początku. I dobrze, że to zrobiłem, bo o ile w lewą połówkę wał wszedł bez problemu, podgrzałem sobie te same łożyska, tak, same łożyska podgrzałem. A wał sobie posiedział chwilę w zamrażalniku, ale nawet nie był jakoś taki zaszroniony, nic, nie wiem, może tam parę stopni spadła temperatura, może siedział z 20 minut, nie dłużej. Właściwie lekko go popchnąłem, wszedł do samego końca. Za chwilę chwycił, już nie szło go ruszyć, elegancko. Przed montażem tej połówki podgrzałem sobie same łożysko, tak, same łożysko. Podgrzałem sobie tak dosyć mocno. Zacząłem ubierać tą połówkę i niestety właściwie już na same dzień dobry już ona chwyciło tutaj to łożysko. Zacząłem później tutaj celować tymi wałkami, no i już niestety zostałem. Nie chciałem tego dobijać żadnymi gumowymi młotkami, trzonkami, niczym, żeby nie powtórzyć tej akcji, która miała miejsce ostatnio. Dlatego przygotowałem sobie wcześniej takie coś. To jest zwykła szpilka M8 z nakrętką 8x1 pasującą tutaj na samym końcu. To jest rurka z grzejnika. Akurat była najpasowniejsza, najbrzydsza i tak dalej, ale najlepiej mi tu pasowała po prostu na to. Założyłem sobie to w ten sposób. Przy nakręconej jakby wyglądało to w ten sposób mniej więcej. Tutaj założyłem sobie, że widzieliście na filmie, założona była duża podkładka, nakrętka. Trzymałem sobie, robiłem kontrę. Tutaj najpierw trzymałem za to, później sobie zrobiłem kontrę u góry. I po prostu wciągałem sobie tą połówkę, kontrolując, czy na pewno wszystko mi tutaj dobrze się schodzi. Bo w ten sposób sobie można też zrobić niezłe kuku, bo tu sobie wciągacie, a tu jak wam się gdzieś podwinie jakieś tam koło zębate, coś tam się nie zazębi, no to tutaj wam karter będzie się węgował, będzie wam odchodził, a tutaj niestety będzie się ściągał, także wtedy można po prostu sobie też uszkodzić w ten sposób, właśnie wał sobie skrzywić, dlatego trzeba było tutaj... Dlaczego? No trwało to dobrą chwilę, ale wydaje mi się, że powodów do niepokoju nie ma. Wydaje mi się, że wszystko, co miało być, jest zrobione. W następnych odcinkach już zaczniemy uzbierać to w osprzęt, czyli zaczniemy od uszczelniaczy. Tu trzeba to trochę jeszcze poprawić, jedną rzecz tutaj, ale to już też będzie mogło wpaść tutaj ten wybierak, automat zmiany biegów. No i będziemy sobie jechali ze sprzęgłem, to wiadomo, ten zderzaczek startera. Górę zostawimy sobie na sam koniec. Ogólnie no, będzie trzeba jeszcze też zrobić głowicę, nie? No bo ona do tego tłoka z tą komorą spalania się niestety, ale nam nie nada. No ale dobra, na dzisiaj już mu starczy. Zostawimy go, żeby sobie to wszystko tu ładnie stężało. Czyścimy go, obskrobiłem, bo trochę uszczelka mi tu wylazła, ale myślę, że jest dobrze. Tak więc tyle. Do zobaczyska następnym razem. Zachęcam was do subskrybowania kanału, do rzucania łapek, szczególnie tych w górę, komentowania. Zachęcam również oczywiście do zaglądania na Instagrama, do zaglądania również na Face'a. Zachęcam również oczywiście do wspierania kanału poprzez serwis Patronite. Rzućcie sobie okiem, może któryś tam z progów was zainteresuje. Dziękuję wam wszystkim za poświęcony czas. Pozdrawiam wszystkich moich patronów, pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, pozdro.